zakończyła się moja 9-letnia walka o przywrócenie do koła łowieckiego Orlik, która na skutek obrzydliwych, kłamliwych zarzutów zostałem z tego koła usunięty. Na podstawie tych samych zarzutów, które były kilkakrotnie rozpatrywane nie tylko przez Sąd Powszechny, ale wcześniej przez sądy łowieckie, z których byłem uniewinniony, nie miałem żadnych konkretnych zarzutów. Przyczyną tego było tylko i wyłącznie zwykła chęć zemszczenia się na mnie jednego z głównych oskarżycieli, który wykorzystując i swoje stanowisko i funkcję w kole doprowadził do takiej sytuacji, gdzie pomimo odwoływań się przez wszystkie instancje poszczególnych organów Polskiego Związku Łowieckiego nie byłem w stanie załatwić sprawy w ten sposób, aby moje dobre imię, dobro łowiectwa było zachowane. Okazało się, iż dopiero Sąd Powszechny, prawomocny wyrok w tej sprawie, jaki niedawno się ukazał, przywrócił moje członkostwo w kole, którego byłem współzałożycielem i w którym byłem prawie 16 lat. Ponad. Byłem w grupie członków inicjatorów, członków grupy założycielskiej, która rozpoczynała wszystkie rzeczy związane z utworzeniem nowego koła. W 2005 roku zostałem skarbnikiem tego szkoła. Od tego momentu zaczęły się kłopoty. Główną przyczyną było to, że mam chyba w genach zakodowane to, że zawsze obstaję za kolegami, którym dzieje się krzywda. Tak było w wypadku wcześniejszym kolegi Tymosiaka, który został niesłusznie oskarżony, a później zaczęło się to wszystko odbijać na mnie, w dalszej kolejności na mojej rodzinie, na moim synu, na moim zięciu i na innych kolegach. Najpierw stałem w obronie kolegi, który na polowaniu zbiorowym dostrzelił, nie zastrzelił, tylko dostrzelił psa, którego wcześniej ranił inny kolega, ale ten kolega był bliżej związany z władzami ówczesnego koła. No i zaczął się problem. I to było na polecenie prowadzącego polowanie. Prowadziła postępowanie prokuratura, później żandarmeria. Nie postawiono żadnych zarzutów, dlatego dokonał wszystkiego zgodnie z prawem, zgodnie z zasadami etyki łowieckiej, ale dla niektórych to wyglądało, że to nie jest tak jak trzeba i niezgodnie z przepisami, które wtedy obowiązywały. Oskarżono kolegę, który psa dostrzelił, a nie tego, który go podstrzelił wcześniej. Choć też uważałem i uważam, że nie popełnił on wykroczenia. Moim zdaniem dokonywała tych wszystkich oskarżeń i tak dalej był sekretarz koła, ówczesny sekretarz koła, który w tym samym 2005 roku, w miesiącu grudniu, oskarżył z kolei mnie o wykonywanie polowania w miejscu niedozwolonym, co było opisywane na portalu dziennikłowiecki.pl pod tytułem Jak dobro w Łomży ze złem walczyło. Jest to prokurator prokuratury w tej chwili okręgowej i ten człowiek nie mógł sobie darować tego, że znalazł się ktoś, kto próbował wytłumaczyć, że postępuje niewłaściwie, niezgodnie z etyką, niezgodnie z obowiązującymi zasadami w Polskim Związku Łowieckim. Oj, wykluczenie nastąpiło dopiero po kilku latach, ponieważ wcześniejsze oskarżenia nie dały żadnego skutku, bo wszystkie sprawy łowieckie zakończyły się uniewinnieniem, nie tylko mnie, tylko drugiego kolegę, który brał w tym wszystkim udział, o czym też było już pisane, więc po jakimś czasie postanowiono poszukać nowych przewinień, w cudzysłowie, łowieckich, wcześniej używając do tego łowczego okręgowego, który zawiesił nas na dwa tygodnie, za co później przepraszał. Tego było mało. I po jakimś czasie postawiono mi absurdalne zarzuty, które zakończyły się umorzeniem postępowania przez rzecznika dyscyplinarnego w Olsztynie oraz prawomocny wyrok uniewinniający w Okręgowym Sądzie Łowieckim. Mimo tego w dalszym ciągu, pomimo tych wyroków, w dalszym ciągu na walnym zgromadzeniu w dniu 18 kwietnia 2010 roku, pomimo, że byłem wcześniej zawieszony na rok czasu, też za te same przewinienia, postanowiono
na wniosek zarządu wyrzucić mnie i pozostałych czterech członków koła, wyrzucić z koła. Zakończyło się to wszystko w ten sposób, że pomimo, powtarzam, uniewinniających wyroków sądowych i pomimo udowodnienia, iż zarzuty były bezpodstawne na skutek, moim zdaniem, opieszałości działań ze strony organów PZŁ, poczynając od zarządu okręgowego, poprzez zarząd główny, naczelną Radę Owiecką, zarząd okręgowy, podtrzymał decyzję walnego zgromadzenia, co było naszym zdaniem wbrew statutowi, wbrew przepisom prawa łowieckiego, wbrew prawa powszechnego. Zwracaliśmy się do zarządu głównego o uchylenie jej w ramach nadzoru przez okres 12 czy 13 miesięcy, dopiero po napisaniu skargi do Naczelnej Rady Łowieckiej, na którą do dnia dzisiejszego nie mamy odpowiedzi, zarząd okręgowy raczył pismem podpisanym przez łowczego okręgowego odmawiając uchylenia uchwały w ramach nadzoru. Już miałem zamiar pogodzić się z tym, że coś takiego się wydarzyło, ale ze względu na tyloletnie członkostwo w Polskim Związku Łowieckim oraz na prośbę kolegów, którzy za to, że wystąpili w mojej obronie, którzy też zostali wyrzuceni, postanowiłem złożyć pozew do sądu. Ja zostałem wyrzucony, wyrzucono mego syna oraz mnie uniemożliwiono wstąpienie do koła po zaliczeniu stażu, po wykonaniu wszystkich obowiązków, jakie były, jak gdyby udzielenie promesji, że po zakończeniu stażu Makowski będzie przyjęty do koła. I zaczęła się gehenna. Zaczęły się doniesienia do prokuratury odnośnie sfałszowania dokumentów, doniesienia do Urzędu Skarbowego, wszystkich możliwych instytucji. Sprawa, którą złożyłem do sądu, zakończyła się kompromitacją ludzi, którzy te wnioski na mnie składali. W obydwu przypadkach i w wypadku syna, bo syn też składał takowy pozew, prawomocne wyroki sądów przywróciły członkostwo w kole. Po przywróceniu członkostwa w kole, w krótkim czasie po prawomocnym wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, zostałem zaproszony po 10 latach od tych pomówień i tych innych rzeczach na walne zgromadzenie członków koła i byłem niesamowicie zdziwiony, że w porządku obrad nie było punktu wykluczenie z koła. W czasie walnego zgromadzenia widziałem na twarzach tych, którzy głosowali za wyrzuceniem mnie z koła, których praktycznie nie znałem, ponieważ wcześniej, chcąc dokonać wyrzucenia, przyjęto 11 osób, a czterech kolegów, którzy nie mogli znieść atmosfery, jaka panowała w kole, sami opuścili koło. Liczyłem przynajmniej na to, że główni adwersarze, ci główni oskarżyciele przynajmniej powiedzą słowo przepraszam. Nic z tego nie nastąpiło, ale na skutek, kiedy zabrałem głos na temat oceny pracy zarządu koła, próbowałem przedstawić wyrok. Uważano mnie za członka koła, który próbuje zakłócić atmosferę prowadzenia obrad. Z przykrością muszę stwierdzić, że tak jak kiedyś czytałem w innych sprawach, nikogo nie stać było na to, żeby powiedzieć przepraszam. Nic takiego nie nastąpiło.
byłem współzałożycielem koła Orlik i potraktowany zostałem również tak samo jak mój ojciec, tata, który został wyrzucony na podstawie sprefabrykowanych, można powiedzieć, dowodów, gdyż sąd powszechny uniewinnił jego i mnie. Po ogłoszeniu wyroku sądu apelacyjnego w Białymstoku zostałem przez 3 miesiące niepoinformowany o niczym. W następnej kolejności dostałem zawiadomienie na zebranie walnego zgromadzenia koła, w którym to była w punkcie 15 rozpatrywana sprawa ponownego wyrzucenia mnie z koła tylko za te same zarzuty i tylko i lino za to, że chyba noszę takie same nazwisko jak ten, który sprzeciwił się. Oczywiście nie udało mi się dotrzeć na te walne zgromadzenie, następnie, bo było to w piątek, następnie po okresie około 3-4 tygodni dostałem informację wraz z uchwałą, że mimo wyroku przywracającego mnie do koła zostałem wyrzucony za te same fikcyjne, rzekome przewinienia, które rozpatrywał już sąd pierwszej instancji. W wyniku otrzymanych informacji od koła, że zostałem wyrzucony, od decyzji walnego zgromadzenia odwołałem się do zarządu okręgowego w Łomży, czekając przez okres miesiąca, dwóch na jakąkolwiek informację ze strony zarządu okręgowego, co w tej sprawie dzieje się. Mimo moich prób i trzykrotnej wizyty w zarządzie okręgowym nie udało mi się uzyskać wstępnych informacji, co w mojej sprawie się dzieje, lecz dopiero pismami, które złożyłem, dostałem informację, że na pewno do końca roku, a był to okres około 6 miesięcy, zostanie decyzja jakaś w tej sprawie podjęta. Niestety, mimo obietnic łowczego, okręgowego, do końca roku nie udało się tego dokonać, gdyż zarząd okręgowy, no po prostu chyba zbyt opieszale podchodził do sytuacji, czekał na jakąś wykładnię prawną z zarządu głównego. Następnego roku otrzymałem informację i zaproszenie na posiedzenie zarządu okręgowego dotyczącą mojej sprawy, gdzie uzyskałem informację, że uchwała została uchylona. Od początku istnienia koła łowieckiego Orlik, którego byłem współzałożycielem, od pierwszych dni pełniłem funkcję łowczego koła. Obwód, który mieliśmy, był bardzo słabo zagospodarowany, praktycznie nic tam nie było. Wzięliśmy się ostro do pracy, była bardzo miła atmosfera w tym kole panująca. W krótkim czasie udało nam się zagospodarować koło, te wszystkie urządzenia łowieckie, to jest paśniki, lizawki, ambony, inne takie rzeczy związane z tym. Praca nam sprawiała bardzo dużą przyjemność, gdyż robiliśmy to wszystko dla siebie. W tym czasie można powiedzieć, że była w tym kole jedna rodzina, lecz po jakimś okresie czasu, kilku latach, rodzina się rozpadła i w ten czas były prześladowania nas przez innych członków koła. W 90-tych latach praktycznie kolega skarbnik złożył na nas doniesienie do rzecznika dyscyplinarnego za nieregulaminowe zachowanie się na polowaniu, a dotyczyło to mojej osoby i innych kolegów. Jeśli chodzi o mnie, to chodziło o szczelonego dzika, którego pozyskałem w grudniu w rejonie Las Pole, w którym byłem wypisany w książce myśliwych przebywających w łowisku. Przed podjęciem tuszy dzik został wpisany do odstrzału, następnie wpisany do książki pobytu myśliwych w łowisku i powieszony u strażnika. Jeszcze zwróciłem mu uwagę, że koledzy, którzy będą przyjeżdżać w tym dniu na polowanie, niech zobaczą tego dzika.
Od tego się zaczęło. Kolega na nas napisał doniesienie do rzecznika dyscyplinarnego, że to wszystko jest nieprawdą, że dzik został wstrzelony w innym miejscu. Praktycznie nie mieliśmy żadnej obrony. Sprawa została skierowana do prokuratury w Sejnach, gdzie pani prokurator przyjechała na miejsce i zrobiła wizję lokalną terenu, w którym to zostało pozyskane. I wszystko, co wyszło w trakcie wizji, okazało się, że to, co kolega na nas napisał, jest nieprawdą. Wszystkie szczegóły zostały obalone i w ten czas kolega, który zrobił na nas doniesienie, stwierdził, że pomylił się, ale na tym się nie zakończyło. Była tak samo wizja lokalna zrobiona przez rzecznika dyscyplinarnego wraz z tym kolegą. Na tę wizję my dwaj z kolegą, którzy najbardziej byliśmy zainteresowani, wcale nie zostaliśmy zaproszeni. Później, jak się okazało, wizja prowadzona przez rzecznika dyscyplinarnego była fikcją, gdyż w tym dniu, w protokole jest to napisane, w którym odbywała się wizja rzecznika dyscyplinarnego w terenie, w tym samym dniu, o tej samej godzinie, rzecznik dyscyplinarny przesłuchiwał dwóch członków naszego koła w charakterze świadków. W związku z tym nie mógł być w dwóch miejscach. Gdy zwróciłem na to uwagę, nie otrzymałem żadnej odpowiedzi. Zostało na mnie złożone doniesienie do Sądu Łowieckiego. Sąd Łowiecki obalił wszystkie zarzuty stawiane mi i koledze i zostaliśmy uniewinnieni. Po uniewinnieniu przez Sąd Okręgowy w Ostrołęce kolega następne doniesienie złożył na mnie 3 razy do prokuratury, do policji. Prokuratura umarzała wszystkie postępowania, a w niektórym przypadku nawet nie wszczęła postępowania. Żeby było mało, następne doniesienie na mnie i kolegę do rzecznika dyscyplinarnego. Rzecznik dyscyplinarny z Mrągowa prowadził to postępowanie. Po przesłuchaniu wszystkich stron umorzył postępowanie. Żeby było mało, kolega odwołał się do Sądu Łowieckiego w Olsztynie. Po rozprawie Sąd Łowiecki podtrzymał decyzję rzecznika dyscyplinarnego. Na dzień dzisiejszy nie zostaliśmy nawet ukarani naganą. Jesteśmy niewinni. Żeby było mało, na podstawie tych zarzutów, które zostały obalone przez prokuraturę i sądy łowieckie, na walnym zgromadzeniu koła zarząd postawił wniosek do walnego zgromadzenia o wyrzucenie nas z koła. I to się stało praktycznie tak, jak było w piśmie zarządu koła. Zostaliśmy wyrzuceni, a proszę kolegów, zostaliśmy wyrzuceni tylko dlatego, gdyż rok wcześniej na walnym zgromadzeniu nie udało się nas wyrzucić, gdyż głosów było za mało, ale już w następnym roku do koła zostało przyjętych ponad 10 osób i ci wszyscy koledzy głosowali, których nigdy ich nie znałem, za moim wyrzuceniem. Zwróciłem się do tych kolegów, aby zachowali się bardzo etycznie i wstrzymali się od głosu. Nie wiem dlaczego zostali przyjęci do koła, czy było to wymuszone na nich. Trudno mi na dzień dzisiejszy coś powiedzieć na ten temat. Na dzień dzisiejszy jestem myśliwym, ale nie zrzeszonym. Sekretarz koła bardzo tendencyjnie oskarżał nas. Praktycznie można powiedzieć, że zmyślone rzeczy były, które nigdy nie miały potwierdzenia w życiu i w związku z tym wszystko zostało umarzane natychmiast przez sądy łowieckie, prokuraturę i policję, lecz on nie dawał za wygraną. Po jednym umorzeniu następowały następne doniesienia. Osoba, która pisała na nas doniesienia, jest praktycznie zawodowym prawnikiem, gdyż jest to prokurator prokuratury okręgowej. W związku z tym uważam, że wiedział, co robi i trudno mi powiedzieć, czy miał wiedzę na ten temat, czy nie miał. Trudno mi powiedzieć, czy robił to świadomie, czy nieświadomie, ale z tych wszystkich dokumentów wynika, że robił to złośliwie.
jak to jest w zwyczaju naszej redakcji, zwróciliśmy się do Koła Łowieckiego Orlik z pismem, w którym zawarliśmy prośbę o udzielenie wypowiedzi do kamery na temat okoliczności związanych z wykluczeniem Zygmunta Wiktorzaka, procesami sądowymi, jakie się odbyły w tych sprawach oraz na temat okoliczności będących powodem wieloletnich konfliktów i takiego jakiegoś zacietrzewienia członków zarządu. Niestety, mimo oczekiwania prawie 2 miesiące, na pismo, w którym zawarliśmy wszelkie dane kontaktowe, włącznie z prywatnym telefonem, nie doczekaliśmy się żadnej reakcji. Gdzieś tam głęboko na dnie żywiliśmy nadzieję, że znajdzie się choć jeden honorowy członek zarządu tego koła, który, jeśli nie etyczno-myśliwski, to czysto ludzki sposób powie, że koledzy, pomyliliśmy się. Niestety nic takiego nie nastąpiło, tak jak i nie nastąpiło na pierwszym walnym zgromadzeniu, gdzie ci przywróceni do koła koledzy, moim zdaniem w chwale, powrócili. Powyższe chyba upoważnia mnie do stwierdzenia, że członkowie zarządu Koła Łowieckiego Orlik w Starej Łomży przy Szosie utracili wartości etyczno-moralne do pełnienia jakichkolwiek funkcji w Polskim Związku Łowieckim.